Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na naszym dzisiejszym webinarze. Proszę napisać na czacie, czy wszystko dobrze widać, czy wszystko dobrze słychać. Jest Państwa bardzo dużo, więc tym bardziej jest mi miło, że po raz kolejny możemy się spotkać na naszym wydarzeniu, które organizujemy specjalnie dla Państwa. Ja nazywam się Joanna Wachowiak i reprezentuję wydawnictwo EI System, ale oczywiście dzisiaj głównymi gośćmi są pani Zyta Czechowska i pani Jolanta Majkowska. Ja dosłownie zajmę Państwu 2-3 minutki i zaraz oddaję głos paniom, aby przeprowadziły bardzo ciekawe spotkanie, swój wykład i webinar. Ja, proszę Państwa, chciałabym tylko powiedzieć, że zapewne Państwo już o tym wiecie, ale w tamtym tygodniu ruszył już po raz kolejny program Aktywna Tablica w tym roku 2022. Od zeszłego tygodnia, od środy, pojawił się już również nowy wniosek na ten rok szkolny. Także zachęcam Państwa bardzo serdecznie, żebyście już się z nim zapoznali. Ja dzisiaj tutaj do góry macie Państwo też podpięty nasz aktualny katalog, jeśli chodzi o wszystkie pomoce, które możecie Państwo zakupić z naszego wydawnictwa w programie Aktywna Tablica. Na samym dole czatu również w formie PDF-u cały ten katalog Państwu załączyłam, więc zapraszam serdecznie do zapoznania się z nim. Zapraszam oczywiście również na naszą stronę internetową poświęconą aktywnej tablicy. Ja zaraz też Państwu jeszcze ten link wkleję na naszym czacie, więc będziecie mogli Państwo się z nim zapoznać. Jak również napiszę kontakt bezpośrednio do mnie, więc gdybyście Państwo mieli jakiekolwiek pytania, to serdecznie zapraszam do kontaktu. Także przypominam, że już mamy aktualny katalog Aktywna Tablica 2022. Zachęcam do pobrania, do zapoznania się z nim, a teraz już oddaję głos naszym gościom, pani Zycie Czechowskiej i pani Jolancie Majkowskiej, i zapraszam serdecznie do wysłuchania bardzo ciekawego wykładu z naszymi gośćmi. A ja dziękuję Państwu serdecznie. Dziękujemy pani Joanno, bardzo nam miło, że możemy gościć dzisiaj u Państwa. Ponownie z naszym wykładem, warsztatem w zasadzie dotyczącym zajęć rewalidacyjnych. Poczekam jeszcze na Jolę, aż się podłączy do nas, aż się przyłączy i możemy już za chwilę rozpocząć nasze spotkanie. Jesteś, Jola? Już jestem. Jest również Jola. Witam bardzo serdecznie na dzisiejszym spotkaniu. Drodzy Państwo, tak jak powiedziała pani Joanna, nasz dzisiejszy webinar poświęcony będzie zajęciom rewalidacyjnym z wykorzystaniem nowych technologii. Ja się nazywam Zyta Czechowska, jestem nauczycielem, pedagogiem specjalnym. Pracuję z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu. Uczę matematyki, ale również jestem wychowawcą w klasie przysposabiającej do pracy. Przez te 20 kilka lat prowadziłam wielokrotnie i nadal prowadzę zajęcia rewalidacyjne. I mam nadzieję, że będę mogła się dzisiaj z Państwem podzielić swoimi doświadczeniami, ale też dobrymi praktykami w zakresie wykorzystania nowych technologii podczas zajęć rewalidacyjnych. A ja się nazywam Jolanta Majkowska, od prawie 30 lat pracuję w szkole specjalnej, więc na co dzień z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, głównie z uczniami z niepełnosprawnością lekką. Natomiast zajęcia rewalidacyjne prowadzę i z uczniami z niepełnosprawnością lekką, jak również z uczniami z niepełnosprawnością umiarkowaną lub znaczną, a na co dzień prowadząc tego typu zajęcia wykorzystuję między innymi nowoczesne technologie, o czym dzisiaj Państwu również opowiem. Swoje doświadczenia, swoje wskazówki, inspiracje, ale również przygotowywane materiały, które bardzo często wykorzystujemy podczas zajęć, przygotowując je samodzielnie dla naszych uczniów, publikujemy na stronie specjalni.pl i bardzo Państwa zachęcamy do tego, żeby naszego bloga odwiedzić, bo na blogu znajdziecie mnóstwo ciekawych i materiałów, i kart pracy, i ćwiczeń, i zadań, a przede wszystkim
inspiracji na temat wykorzystania konkretnych aplikacji, ćwiczeń i zadań. Oprócz bloga zapraszamy również na naszą stronę. Znajdziecie tam Państwo też gotowe materiały, bezpłatne webinary, szkolenia. Znajdziecie nas Państwo w sieci również na Facebooku, więc w wielu miejscach, w przestrzeni internetowej działamy dla Państwa z inspiracjami. A co ważne, większość materiałów, które przygotowujemy czy udostępniamy na wymienionych przez Zytę stronach, to materiały bezpłatne, z których każdy może skorzystać. Materiały, które my już wykorzystałyśmy na naszych zajęciach, a więc mają Państwo stuprocentową pewność, że są to sprawdzone rzeczy, które na pewno na przeróżnych zajęciach, w tym na zajęciach rewalidacyjnych, mogą być wykorzystane i z pewnością się sprawdzą. Dokładnie tak, przedstawiłyśmy się, myślę, że będziemy mogły już zacząć. Wszystkie pytania, które macie Państwo, możecie zadawać na czacie, dopóki jest jeszcze Pani Joanna, będzie starała się na nie odpowiedzieć, jeśli chodzi o formalne sprawy. My też na bieżąco będziemy się odnosiły do Państwa pytań takich merytorycznych, dotyczących organizacji zajęć rewalidacyjnych. Wiem, że otrzymacie również Państwo mailem prezentację po dzisiejszym szkoleniu, zatem nie martwcie się Państwo o materiały, wszystko będzie po webinarze i myślę, że najwyższy czas, abyśmy mogły rozpocząć ten webinar. Zaczynajmy, Jola. Dobrze. Podstawą prawną do organizowania zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych jest rozporządzenie dotyczące ramowych planów nauczania, bo to właśnie w tym rozporządzeniu znajdą Państwo dokładne informacje dotyczące tego, w jakim wymiarze zajęcia rewalidacyjne powinny być w szkołach prowadzone. Bardzo często zajęcia rewalidacyjne myli się z zajęciami organizowanymi w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, ale przecież te zajęcia wynikają z zupełnie innego rozporządzenia i one tak naprawdę organizowane są na zupełnie innej podstawie prawnej. Więc gdyby chcieli Państwo wyszukać takich informacji, to w rozporządzeniu dotyczącym ramowych planów nauczania o zajęciach rewalidacyjnych Państwo takie informacje znajdą. Dokładnie, drodzy Państwo, a dla kogo my je organizujemy? Zajęcia rewalidacyjne organizowane są dla wszystkich uczniów, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, bez względu na to, czy są to uczniowie w normie intelektualnej, czy z niepełnosprawnościami intelektualnymi, czy z innymi typami niepełnosprawności, czy też zaburzeń. Ważne, żeby każde dziecko, które ma orzeczenie, ważne jest to, że każde dziecko, które ma orzeczenie, będzie mogło mieć zorganizowane będą zajęcia rewalidacyjne. Dyrektor szkoły na mocy tego rozporządzenia obligatoryjnie tutaj takie zajęcia dla Państwa uczniów zatwierdzi. A pamiętajcie Państwo, że zajęcia rewalidacyjne nie są formą pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Są to zupełnie inne zajęcia wynikające, tak jak już Jola mówiła, z zupełnie innego rozporządzenia, z innych aktów prawnych i każde dziecko bez względu na to, czy ma orzeczenie, czy nie ma orzeczenia, pomoc psychologiczno-pedagogiczną może mieć udzieloną, natomiast w przypadku zajęć rewalidacyjnych tylko w przypadku orzeczenia. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, to że dziecko ma zajęcia rewalidacyjne nie znaczy, że nie może mieć dodatkowo jeszcze uruchomionych zajęć pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Te typy zajęć się nie wykluczają. I w tym przypadku dziecko może mieć zarówno i zajęcia w ramach pomocy, jak i również zajęcia rewalidacyjne. A jeżeli pracują Państwo z uczniem z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, to warto dokładnie przeanalizować to orzeczenie, dlatego że w tym orzeczeniu z pewnością będą wskazówki dotyczące tego, jakiego typu zajęcia należy temu dziecku uruchomić i w jaki sposób z dzieckiem pracować. Często bywa tak, że nauczyciele na zajęciach rewalidacyjnych próbują wyrównywać braki z przeróżnych przedmiotów. Proszę jednak pamiętać, że na zajęciach rewalidacyjnych tego nie robimy. Jeżeli istnieje taka potrzeba, to uruchamiamy zajęcia
dydaktyczno-wyrównawcze w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wówczas braki z poszczególnych przedmiotów mogą być uzupełniane. Natomiast jeśli chodzi o zajęcia rewalidacyjne, to my na zajęciach usprawniamy deficyty uczniów, a więc jeżeli mamy ucznia, który ma deficyty w zakresie percepcji wzrokowej czy percepcji słuchowej, koordynacji wzrokowo-słuchowej, to tego typu dysfunkcje na zajęciach rewalidacyjnych będziemy niwelowali. Temu służą przeróżne ćwiczenia, o których opowiemy Państwu w dalszej części naszego spotkania. Jak zatem efektywnie pracować na zajęciach rewalidacyjnych, aby po pierwsze dziecko chętnie w takich zajęciach uczestniczyło, a po drugie, żeby te zajęcia przyniosły oczekiwany efekt terapeutyczny. Przede wszystkim musimy indywidualizować pracę z każdym uczniem. Pracując na zajęciach rewalidacyjnych, często pracujemy w grupie i bywa tak, że każdy uczeń w tej grupie funkcjonuje na innym poziomie. Nie sposób więc zaplanować identycznych ćwiczeń dla całej grupy, bo taki model zajęć na pewno się nie sprawdzi. Stąd potrzeba indywidualizacji, czyli dla każdego ucznia musimy przygotować takie zadania i zastosować taki model zajęć, aby to dziecko po pierwsze czuło się na takich zajęciach spełnione, żeby było w stanie podołać tym zadaniom, które nauczyciel dla niego zaplanuje i żeby wiedziało, że jest w stanie te zadania wykonać. Poza tym musimy zaplanować pracę w taki sposób, aby przechodzić od zadań łatwiejszych do zadań trudniejszych, a więc stopniować ten poziom trudności. Takie podejście sprawi, że uczniowie nie będą się zniechęcali tym, że nie są w stanie wykonać zadań, które Państwo dla nich przygotują, że te zadania są zbyt trudne, ponieważ będą mieli czas, aby te umiejętności w trakcie poszczególnych zajęć czy cyklu zajęć nabyć. Warto też zadbać o to, aby na zajęciach rewalidacyjnych panowała przyjazna atmosfera. W szkole specjalnych tych zajęć jest bardzo dużo, w związku z tym musimy się naprawdę nagimnastykować, aby te zajęcia były dla dziecka ciekawe, aby w takich zajęciach dziecko chętnie uczestniczyło, bo jeżeli będzie przyjazna atmosfera, jeżeli będą to zajęcia ciekawe, rozwijające też między innymi kreatywność i z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, które dzieci tak bardzo lubią, to możemy być pewni, że nasi uczniowie chętnie na takie zajęcia będą uczęszczali. Warto też w czasie zajęć zwracać uwagę na to, czy uczniowie są w stanie efektywnie pracować. Zajęcia rewalidacyjne trwają najczęściej w szkole podstawowej 60 minut. Ja do tego nawiążę. Dobrze. I słuchajcie, bywa tak, że nasze dzieci są zmęczone, nie są w stanie efektywnie pracować przez te 60 minut. W związku z tym warto też stosować przemienność aktywności. Jeżeli widzimy, że dziecko jest zmęczone, to zróbmy przerwę, porozmawiajmy, zastosujmy jakiś element gry. Wówczas będziemy mogli za chwilę ponownie do tej aktywności wrócić i dziecko dodatkowo zmotywować. No właśnie, Jola już wspomniała o tym, jak długo trwają zajęcia rewalidacyjne. Ja jeszcze odpowiem zanim chwilę o tym na Państwa pytanie, które pojawiło się na czacie. Pytaliście Państwo, jak długo trwa dzisiejszy webinar. Dzisiejszy webinar trwa około 80 minut, więc mamy sporo czasu na różne inspiracje i praktyczne wskazówki dotyczące prowadzenia tych zajęć. Natomiast ile trwają zajęcia rewalidacyjne? W zależności od tego, z jakimi uczniami pracujemy. Dlatego, że czas trwania takich zajęć rewalidacyjnych, jeśli chodzi o taką jedną sesję, jedną jednostkę, to dla dzieci w wieku 3-4 lat około 15 minut. Dlaczego tak krótko i w takich ramach czasowych? Dlatego, że tak jak mówiła Jola, no takie małe dziecko krótko skupia uwagę, a te zajęcia mają być efektywne, mają być aktywne. To uczeń ma być w centrum, to dziecko ma cały czas pracować, być aktywne.
aktywne, działać, manipulować, konstruować, ma usprawniać różne zaburzone funkcje, w związku z czym dla takiego dziecka 3-4-letniego 15 minut wytężonych ćwiczeń pracy, często indywidualnej, jest jakby już i tak dość długie. Natomiast jeśli chodzi o dzieci 5-6-letnie, to takie zajęcia rewalidacyjne, jednorazowe, trwają 30 minut. W przypadku uczniów na każdym etapie edukacyjnym te zajęcia trwają 60 minut. Z tym, że pamiętajcie Państwo, że w zależności od możliwości każdego ucznia, można ten czas, który przeznaczony mamy na zajęcia rewalidacyjne, zmieniać, to znaczy możemy dzielić te zajęcia rewalidacyjne na krótsze jednostki, z tym, że pamiętajcie Państwo, żeby zachować minimalny określony w rozporządzeniu czas przyznanych zajęć w danym tygodniu, czyli na przykład jeśli nasz uczeń ma 2 godziny zajęć rewalidacyjnych w tygodniu, to my jak najbardziej możemy te zajęcia skrócić po 2 razy, na przykład po 4 razy po 30 minut, albo jedne zajęcia mogą odbywać się 60 minut, a kolejne 2 razy po 30 minut. Możemy też podzielić je w inny sposób, na przykład 45 minut i 15. To wszystko zależy od organizacji danej szkoły i wszystko zależy od tego, w jaki sposób funkcjonują wasi uczniowie i jak są w stanie maksymalnie skupić się na konkretnych zadaniach na rewalidacji i w jaki sposób są w stanie skupić się podczas zajęć. Dlatego my możemy te zajęcia jak najbardziej tutaj dzielić na mniejsze jednostki czasowe. Ile zatem godzin zajęć rewalidacyjnych możemy w oddziałach szkolnych zrealizować. I tak, jeżeli pracują Państwo w szkole specjalnej, to w szkole specjalnej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, minimalny tygodniowy wymiar zajęć wynosi 12 godzin dla oddziału, nie dla każdego ucznia, dla oddziału. Natomiast jeżeli pracujemy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, to wówczas w takim oddziale minimalny wymiar godzin wynosi 10 godzin, czyli w tygodniu 10 godzin w danym oddziale mamy do dyspozycji dodatkowych zajęć w ramach rewalidacji. Natomiast w oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych sytuacja jest troszeczkę inna, dlatego że w tych oddziałach minimalny tygodniowy wymiar wynosi 2 godziny dla ucznia. Już nie dla oddziału, tylko 2 godziny dla ucznia, więc widzą Państwo, że w oddziałach ogólnodostępnych tych zajęć jest mniej. Drodzy Państwo, każda szkoła, każda placówka, do której uczęszczają uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ma swój katalog zajęć rewalidacyjnych, a jeśli nie ma, to powinna mieć. Dlatego, że pamiętajcie Państwo, że zajęcia rewalidacyjne bardzo podobnie do tych zajęć z pomocy psychologiczno-pedagogicznej mają również swoje formy. To jest zajęcia rewalidacyjne, to jest tylko nazwa zajęć, natomiast w ramach tych zajęć rewalidacyjnych my jesteśmy zobligowani ze względu na dane dysfunkcje, typy niepełnosprawności tych uczniów prowadzić takie zajęcia, które są dostosowane właśnie i do rodzaju niepełnosprawności, ale również do potrzeb każdego ucznia. Dlatego w takim katalogu szkoły, który samodzielnie konstruuje szkoła, muszą znaleźć się formy zajęć odpowiadające specyfice szkoły i uczniom, którym te zajęcia dedykujecie. Natomiast są 3 rodzaje zajęć rewalidacyjnych, które wynikają już z rozporządzenia i musimy w tym katalogu obligatoryjnie ująć. I jesteśmy też zobowiązani do tego, żeby ze względu na dane niepełnosprawności uczniów te formy zajęć rewalidacyjnych prowadzić. Co to są za zajęcia? Otóż jeśli macie Państwo w szkole ucznia niewidomego, to dla takiego ucznia należy zorganizować podczas zajęć rewalidacyjnych naukę orientacji przestrzennych i poruszania się oraz naukę systemu Braille'a lub innych alternatywnych metod komunikacji. Czyli jeśli taki rewalidator, nauczyciel będzie miał przypisane 2 godziny zajęć rewalidacyjnych dla ucznia, który jest uczniem
niewidomym, to pamiętajcie Państwo, że w ramach tych zajęć rewalidacyjnych taki typ zajęć należy, taką formę zajęć należy prowadzić. Natomiast jeśli mamy ucznia niesłyszącego lub ucznia z afazją, to jedną z form zajęć rewalidacyjnych jest nauka języka migowego lub innych alternatywnych metod komunikacji. No i jeszcze jedna forma zajęć, a mianowicie dla uczniów ze spektrum autyzmu, w tym z zespołem Aspergera. I tutaj, drodzy Państwo, w ramach zajęć rewalidacyjnych powinniśmy prowadzić zajęcia rozwijające umiejętności społeczne, w tym umiejętności komunikacyjne. No i teraz pamiętajcie, drodzy Państwo, że te formy zajęć, one będą odzwierciedlone w przydziale Państwa godzin, ale również muszą mieć swoje odzwierciedlenie w programach zajęć rewalidacyjnych. Jeśli konstruujecie dla Waszych uczniów programy zajęć, to pamiętajcie, aby uwzględnić zadania, ćwiczenia, rodzaj wykonywanych aktywności właśnie w kontekście danej formy zajęć rewalidacyjnych. Czyli nie może być tak, że zajęcia rewalidacyjne będą nazywały się zajęcia rozwijające umiejętności społeczne, w tym komunikacyjne, a my, drodzy Państwo, nie będziemy realizowali tematyki związanej właśnie z umiejętnościami społecznymi, z TUS-em, z emocjami, z tym, żeby dziecko umiało się w odpowiedni sposób skomunikować i tak dalej, i tak dalej. Oprócz tego, że będziecie Państwo mieli konkretną formę i zajęć i też dostosowany program, to jeszcze też ćwiczenia, które będziecie Państwo mieli uwzględnione w Waszym dzienniku zajęć, również muszą i tematyka tych zajęć nawiązywać do tej formy, o której wcześniej wspomniałam. Dlatego pamiętajcie też, że do zajęć rewalidacyjnych nie mamy programu, nie mamy podstawy programowej. Program ustalamy, konstruujemy w oparciu o konkretne dysfunkcje, potrzeby, niepełnosprawności ucznia, a tym samym później rodzaj ćwiczeń i wykonywanych zadań musi być kompatybilny właśnie z formą tych zajęć. Czy mogą być inne zajęcia w katalogu? Owszem, na przykład to mogą być zajęcia, które będą się nazywały zajęcia korygujące wady wymowy, czyli zbliżone do zajęć logopedycznych, które występują akurat w formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. To mogą być na przykład zajęcia w zakresie orientacji przestrzennej poruszania się, to mogą być zajęcia na przykład rozwijające techniki szkolne. Wszystko w zależności od szkoły, tutaj Państwo macie autonomię w tym zakresie i w zależności od potrzeb Waszych uczniów, takie formy tych zajęć będziecie Państwo konstruowali. Jedna z Pań pytała, jeszcze nawiążę do tego, czy w przedszkolu może być 4 razy po 15 minut? Oczywiście, że tak, bo drodzy Państwo, w szkole jest tak, że w rozporządzeniu jest napisane, że w szkole mamy 2 godziny zajęć rewalidacyjnych, natomiast w odniesieniu do przedszkoli nie ma takich ustaleń i w związku z tym należy uwzględnić zalecenia w orzeczeniu i na podstawie WOPF-u jakby zespół dokonuje ustaleń, w jakim zakresie będą i w jakim wymiarze i częstotliwości, ale też czasie trwania poszczególne zajęcia w przedszkolu. Jeżeli tutaj jedna pani pisała na czacie, że w szkole ogólnodostępnej jest problem z prowadzeniem tych zajęć w wymiarze 60 minut. Drodzy Państwo, pamiętajcie, że my nauczyciele nie pracujemy w systemie 45 minut i przerwa, prawda? My w szkole jesteśmy cały czas w pracy. Więc takie, jeżeli macie zaplanowane zajęcia rewalidacyjne, to one muszą trwać 60 minut, dlatego że czas ten wynika z rozporządzenia. I w naszej szkole, a tych zajęć mamy naprawdę dużo, jest tak, że nauczyciele te zajęcia prowadzą w czasie przerw, w związku z tym wyrabiają te 60 minut. Ponadto proszę zwrócić uwagę na to, co powiedziała wcześniej Zyta, że Państwo mogą te zajęcia dzielić, pamiętając o tym, aby łączny tygodniowy wymiar tych zajęć wynosił 60 minut, a więc mogą to być zajęcia na przykład 2 razy po 30 minut. Jak najbardziej tak. Wszystko zależy od tego, w jaki sposób szkoła te zajęcia będzie organizowała. Czy zajęcia rewalidacyjne są obowiązkowe? Tak, to są zajęcia obowiązkowe, bo wynikają one z ramowych planów
nauczania, a więc są w ramówkach, wszystko co znajduje się w ramówkach jest obowiązkowe. Niemniej jednak może zdarzyć się taka sytuacja, że rodzic nie będzie chciał wyrazić zgody na to, aby jego dziecko w zajęciach rewalidacyjnych uczestniczyło z różnych powodów, bo być może ma dużo lekcji, a być może ma dodatkowe zajęcia ze specjalistą, które finansuje rodzic. Tutaj powodów może być dużo. Czy wobec tego taki rodzic może z zajęć rewalidacyjnych zrezygnować? Może, ale wtedy warto zadbać o to, aby rodzic tę rezygnację złożył w szkole na piśmie. Dlatego, że w razie kontroli dyrektor będzie miał tutaj poświadczony jak gdyby dokument świadczący o tym, że dany rodzic z tych zajęć, przypominam, zajęć obowiązkowych, zrezygnował, a przecież my też nie jesteśmy w stanie rodzica do tego typu zajęć zmusić. Niemniej ta dodatkowa dokumentacja i to dodatkowe potwierdzenie warto w dokumentacji dziecka mieć i przechowywać. Dokumentacja, drodzy Państwo, my już pokrótce omawiając inne zagadnienia o tej dokumentacji wspominałyśmy, wspominałam między innymi o programie zajęć rewalidacyjnych, dlatego że ta forma zajęć, drodzy Państwo, musi być w odpowiedni sposób dokumentowana. Zajęcia rewalidacyjne dokumentuje się w dzienniku zajęć innych i bez różnicy, czy to jest zajęć, czy to jest dziennik tradycyjny, papierowy, czy to jest dziennik zajęć elektroniczny, musicie Państwo każde takie zajęcia rewalidacyjne dokumentować, oczywiście odnotowując po pierwsze temat takich zajęć, czyli rodzaj ćwiczeń czy obszar, który usprawniacie z Waszymi uczniami podczas takich zajęć. Musi być oczywiście w takim dzienniku odnotowana obecność ucznia i to, co jest bardzo ważne dla nas, dla nauczycieli, to ten czas prowadzonych zajęć. Dlatego, że jeśli mówiłyśmy o tym, że zajęcia mogą być skracane czy mogą być dzielone na mniejsze jednostki czasowe, to z tego dziennika jasno musi wynikać, ile trwały dane zajęcia, tak żeby ewentualnie móc podliczyć, czy w danym tygodniu suma tych wszystkich naszych zajęć jest łączna temu, co została nam przydzielona i co zostało przydzielone naszemu uczniowi. I w tym dzienniku bardzo ważną, istotną rzeczą jest właśnie program zajęć rewalidacyjnych. Ten program, jeśli Państwo korzystacie z dziennika zajęć innych, musi być wpisany, jeśli go macie Państwo w formie drukowanej, to dołączacie do takiego dziennika i zawsze w tym dzienniku program musi się znajdować. Natomiast jeśli to jest dziennik elektroniczny, to oczywiście wpisujemy do dziennika elektronicznego taki program zajęć. No i teraz bardzo często pytacie Państwo w oparciu o co ten program musicie konstruować. Przede wszystkim diagnoza, obserwacja Waszego ucznia i wskazówki, które zawarte są do pracy z danym uczniem w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. Na podstawie obserwacji tego ucznia, w jaki sposób funkcjonuje, jakie ma dysfunkcje, jakie ma trudności w funkcjonowaniu, jakie ma deficyty, jakie ma ten uczeń potrzeby, ustalamy wspólnie też z zespołem, przecież który jest powołany specjalnie dla takiego ucznia, który konstruuje wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania ucznia oraz IPET, jakiego typu zajęcia, jakiego typu aktywności, ćwiczenia i zadania należałoby podczas takich zajęć w szczególności zastosować. Pamiętajcie Państwo, że zajęcia rewalidacyjne nie są zajęciami dydaktycznymi, czyli nie są przedłużeniem tych zajęć na przykład matematyki, języka polskiego. One mają służyć przede wszystkim niwelowaniu dysfunkcji, które utrudniają opanowanie treści z podstawy programowej i osiągnięcie celów edukacyjnych. W związku z czym my się przede wszystkim skupiamy nad tym obszarem terapeutycznym. Niwelujemy te trudności, które nie pozwalają uczniowi nauczyć się pisać, czytać, odpowiednio mówić, komunikować się, które nie pozwalają nawiązywać właściwych relacji społecznych. Po to są zajęcia rewalidacyjne. Bo jeśli dziecko nie pisze i nie czyta, a my na zajęciach rewalidacyjnych cały czas będziemy ćwiczyli czytanie i pisanie, chociaż nie sprawdzimy, nie zdiagnozujemy z uwagi na co, czy jakie są przyczyny tego, że to dziecko nie potrafi pisać i czytać, to my nigdy do sukcesu z tym dzieckiem nie dojdziemy i tych efektów naszych zajęć też nie będzie. Lepiej skupić się w szczególności w tych klasach 1-3 młodszych na usprawnianiu, na niwelowaniu dysfunkcji, na usprawnianiu deficytów, na wyrównywaniu tych braków rozwojowych, które utrudniają prawidłowe funkcjonowanie. I
ta praca na zajęciach rewalidacyjnych powinna odbywać się przede wszystkim na takich obszarach jak na przykład właśnie doskonalenie umiejętności poznawczych, jak ćwiczenia w zakresie koordynacji wzrokowo-ruchowej, jak ćwiczenia słuchowe, jak ćwiczenia w skupianiu uwagi, jak ćwiczenia w zakresie rozwijania logicznego myślenia, jak ćwiczenia doskonalące orientację przestrzenną i poruszanie się, ale to są wszystkie również ćwiczenia związane z pamięcią i nad tymi obszarami skupiacie się Państwo na zajęciach rewalidacyjnych. Jola mi tutaj przeskoczyła, ale ja jeszcze tylko powiem a propos dokumentacji, że dwa razy w roku jesteśmy zobowiązani, jeśli chodzi o dokumentację, dokonywać podsumowania naszych zajęć rewalidacyjnych i pracy z uczniem i musimy zrobić tak zwane podsumowanie, w ramach którego wskażemy na konkretne efekty prowadzonych przez nas zajęć w ramach zajęć rewalidacyjnych, czyli najlepiej na koniec pierwszego półrocza, na koniec roku konstruujecie Państwo takie krótkie sprawozdanie dotyczące właśnie efektywności prowadzonych zajęć rewalidacyjnych. Zgadza się, włączyłam ten slajd, bo zobaczcie, on się wiąże z tym, co mówiła Zyta, on się wiąże z zapisami, które formułują Państwo w dzienniku i bardzo często spotykamy się, zwłaszcza wśród młodych nauczycieli, z pytaniem, w jaki sposób taki temat zajęć, takie zapisy w dzienniku zajęć rewalidacyjnych powinny być formułowane. I my tutaj postanowiłyśmy takie przykładowe zapisy zawrzeć w tej prezentacji po to, aby zwłaszcza młodym nauczycielom ułatwić to zadanie, żebyście Państwo widzieli, jak można takie tematy formułować i na jakie umiejętności, na jakie dysfunkcje zwracać uwagę i też jakiego typu ćwiczenia można dla uczniów planować. Oczywiście ta różnorodność i aktywności, zadań, ćwiczeń, zabaw w przypadku zajęć rewalidacyjnych jest bardzo duża. My dla Państwa przygotowałyśmy kilka naszych propozycji, sprawdzonych programów, sprawdzonych stron, sprawdzonych generatorów, które przeróżne właśnie zadania czy ćwiczenia na zajęcia rewalidacyjne pozwalają konstruować. I chciałabym zacząć od platformy, która jest platformą ostatnio bardzo popularną, zwłaszcza w czasie edukacji zdalnej. Ta strona robiła furorę, dlatego że ma olbrzymie możliwości, a jeżeli jeszcze dołożymy skrypty, które są w internecie udostępniane zupełnie za darmo, to Geniali, które z założenia było aplikacją webową do tworzenia prezentacji, można zamienić w świetną aplikację do tworzenia przeróżnych ćwiczeń na zajęcia rewalidacyjne. Takich ćwiczeń, dzięki którym mogą Państwo rozwijać percepcję wzrokową, na przykład poprzez konstruowanie w Geniali gry typu Memory. Mogą Państwo przygotowywać zadania rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, dodając aktywności, na przykład na kole fortuny z emotkami i ze zdjęciami przedstawiającymi różne sytuacje społeczne też w tej aplikacji. Mogą wreszcie Państwo tworzyć przeróżne aktywności typu dobierz w pary, typu dopasuj i również na zajęciach rewalidacyjnych je wykorzystywać. Aplikacja jest dostępna za darmo, wystarczy utworzyć konto na stronie Geniali i korzystając z bazy już gotowych szablonów, mogą Państwo tego typu aktywności z uczniami planować. A gdyby chcieli Państwo podpatrzeć, w jaki sposób my to robimy, to zapraszam na nasz blog specjalni.pl. Na tym blogu, zresztą w prezentacji też znajdzie się link do tej kolekcji, znajdują się kolekcje z ćwiczeniami, które wykorzystujemy na zajęciach rewalidacyjnych, ćwiczeniami, które w czasie ostatnich kilkunastu miesięcy udało nam się przygotować. To są ćwiczenia już gotowe, wystarczy po prostu kliknąć na link i z tych ćwiczeń skorzystać. Tak przygotowane zadania bardzo łatwo się udostępnia, więc mogą Państwo również tego typu aktywności planować do utrwalania konkretnych umiejętności w domu i za pomocą tych platform, które wykorzystywali Państwo w trakcie edukacji zdalnej, te ćwiczenia udostępniać.
Czy wszystko ja wrzuciłam, Jola, link do Wakeleta, o którym mówisz i możecie Państwo sobie go zapisać, bo tak jak wspomniała Jola, tam znajduje się kilkudziesięcioelementowa kolekcja z naszymi propozycjami ćwiczeń na zajęcia rewalidacyjne. A właśnie, jeszcze jedną rzecz, o której miałam powiedzieć. Przygotowując zadania w Geniali, bardzo często bazujemy na elementach graficznych, wizualizujących konkretne wiadomości czy konkretną tematykę. Dlatego chciałybyśmy Państwu polecić dwie strony, z których korzystamy najczęściej. Strony, które udostępniają grafikę na wolnych licencjach zupełnie za darmo. To strona Pixabay, bardzo popularna wśród nauczycieli. Tam oprócz zdjęć mają Państwo dostępną również grafikę wektorową, która świetnie sprawdzi się w Geniali. I drugą stroną, którą chciałabym Państwu polecić, jest strona Flat Icon. Na tej stronie znajdą Państwo fantastyczne ikony i kliparty, które także w Geniali będą mogli Państwo wykorzystać. Zaraz skleję te strony. Zyta, oddaję Tobie głos. Tak jest, wklejałam już wyżej też ten link, także możecie, strony do tej grafiki, jasne, zaraz będziemy wszystko Państwu wklejały. No to idźmy dalej, w czasie kiedy Jola będzie tutaj Państwu wrzucała na czat linki do stron z grafiką, ja będę chciała Państwa zainspirować, ale też namówić do tego, żeby podczas zajęć rewalidacyjnych wykorzystywać przeróżne kości opowieści, story dice, dlatego że takie kostki są fantastycznym sposobem na niwelowanie różnych dysfunkcji, ale na rozwijanie przeróżnych umiejętności. I na przykład, jeśli wasi uczniowie mają trudności z pamięcią, to za pomocą takich wirtualnych kostek można ćwiczyć pamięć. Można również rozwijać słownictwo, można korygować wady wymowy, można poszerzać to słownictwo poprzez to, że dzieci na podstawie tych ikonek będą musiały tworzyć przeróżne historyjki i opowiadania. Można również doskonalić spostrzeganie i percepcję wzrokową, kiedy takie kostki będziecie Państwo dla dzieci uruchamiali. Ja chciałabym Wam polecić pierwszą ze stron i też zaraz wrzucę link do tej strony na czacie. Strona, która pozwala na właśnie generowanie wirtualnych kości opowieści, wirtualnych kostek z ikonami, które możecie Państwo sobie na tej stronie dowoli tutaj losować w różnych konfiguracjach. I tak jak powiedziałam, zarówno na zajęciach w ramach właśnie korygowania wad wymowy, po to, żeby zmobilizować, zmotywować uczniów do nazywania poszczególnych ikonek, elementów, które znajdują się na kostkach, ale to również mogą być ćwiczenia pamięci, gdzie dziecko będzie musiało zapamiętać przez chwilę, jeśli pokażemy mu tę sekwencję, co było na początku, co było na końcu, a być może zapamięta wszystkie obrazki, które w tej sekwencji się pojawiły. Na początku można skorzystać z 5 elementów, później można wykorzystać 9-elementowe kostki, bo też mamy taką możliwość, żeby te ustawienia sobie tutaj zmienić. I zobaczcie, że rzeczywiście to jest fajny sposób na aktywizację uczniów. Jeśli wasi uczniowie już potrafią pisać, to wtedy mogą wylosowane kostki najpierw nazwać te ikonki, które na kostkach się znajdują, później je zapisać w zeszycie. Można z nimi układać zdania, można rozwijać historyjki, opowiadania i tak dalej. Więc na stronie, którą wspomniałam, jak najbardziej takie kostki możecie sobie, drodzy Państwo, tutaj wyszukać. Tych stron z kostkami, jak widzicie, jest wiele i tutaj kolejna strona, do której Państwu wrzucam link i też możecie sobie z niej skorzystać, bo też fajna, też możemy sobie ustalić 5 elementów lub 9 elementów takich wirtualnych kostek. Ja też często korzystam z tradycyjnych kości opowieści, ale nie zawsze mamy odpowiednią liczbę, a wiemy, że dzieciaki z wirtualnych kostek uwielbiają korzystać, w związku z czym zachęcam do tego, żeby też w ten sposób jak najbardziej tutaj te kostki wykorzystywać. I jeszcze jak już, nie, to może dalej, oddam głos Joli, bo podzielę się później z Państwem też nie kostkami, a raczej etykietami, ilustracjami, kartami z różną grafiką, które również w bardzo podobny sposób można wykorzystać. Oddaję, Jola, Tobie głos. I dwie kolejne nasze propozycje, które mogą Państwo wykorzystać na zajęciach rewalidacyjnych. Pierwsza z nich to strona Wokaru,
bardzo intuicyjna aplikacja webowa, dzięki której będą mogli Państwo nagrywać dla swoich uczniów, albo wasi uczniowie będą mogli nagrywać przeróżne sekwencje, czy to wierszyk, czy słownictwo, które będą Państwo na zajęciach ćwiczyli. Jeżeli prowadzą Państwo zajęcia w ramach korygowania wad wymowy, to też świetny taki dodatkowy motywator do tego, aby dzieci zmobilizować do wymowy, do ćwiczeń konkretnego słownictwa. Tego typu nagrania można bardzo łatwo udostępnić, dlatego że aplikacja oferuje nam do udostępniania link, oferuje nam kod QR, daje też możliwość pobrania takiego pliku w formacie MP3. Wystarczą dosłownie dwa kliknięcia i mają Państwo gotowy materiał audio, który mogą Państwo wykorzystać na zajęciach rewalidacyjnych. Szczególnie, tak jak powiedziałam, podczas zajęć korygujących wady wymowy, ale też podczas takich zajęć, gdzie będą Państwo doskonalili percepcję słuchową. I druga strona to strona MAT Learning Center. Podczas doskonalenia technik szkolnych doskonalimy również i te umiejętności związane z myśleniem matematycznym, kształtujemy pojęcie liczby, dlatego ta strona do tego typu zajęć z pewnością się przyda. To strona, na której znajdą Państwo kilka aplikacji, które są udostępniane zupełnie za darmo, mamy do dyspozycji, zobaczcie, szereg przeróżnych rozwiązań, które zwizualizują nam często abstrakcyjne pojęcia związane właśnie z tym myśleniem matematycznym. Bo po pierwsze, mogą Państwo skorzystać z wirtualnych osi liczbowych, mogą Państwo wygenerować wirtualne liczydło, mogą też Państwo wygenerować fantastyczne tablice, dzięki którym możemy w bardzo szybki sposób zaplanować interaktywne zadania. Jak zatem te aplikacje otworzyć i w jaki sposób z nich korzystać? Mamy kilka opcji, bo po pierwsze mogą Państwo dodać te aplikacje jako rozszerzenie Chrome do przeglądarki Chrome. Jeżeli korzystają Państwa z konta Google, mogą też Państwo zainstalować taką aplikację na iPadach, jeżeli pracują Państwo z iPadami, albo zwyczajnie otworzyć w przeglądarce, ja z tej opcji korzystam najczęściej, wówczas wystarczy kliknąć na dołączony link i za moment zobaczą Państwo taką tablicę. Tę tablicę, którą Wam prezentuję, można wykorzystać właśnie do tworzenia interaktywnych zasobów, dlatego że, proszę zobaczyć, na tej tablicy mamy do dyspozycji ramki. Te ramki mamy takie, które składają się z 5 elementów, 10, 20 i 100. Jeżeli chciałabym szybko przygotować ćwiczenie właśnie z użyciem takich ramek, to mogę wykorzystać ramkę, mogę dodać gotowe elementy, które uruchamiam klikając na ikonki znajdujące się u dołu po lewej stronie. Mogę tutaj zmienić kolory, na przykład wybierając biedronki i te biedronki przenosić albo pojedynczo, albo piątkami czy dziesiątkami na moją tablicę. Mogę też skorzystać z kalkulatora, dzięki któremu będę mogła na przykład dodawać liczby, ale będę mogła również takie liczby pisać za pomocą ołówka, który tutaj również mają Państwo dostępny. I teraz zobaczcie, wystarczyły 3 kliknięcia i mam gotowe zadanie. Zadaniem dziecka będzie umieszczenie w tym oto polu tyle biedronek, ile wskazuje liczba. I teraz dziecko wystarczy, że przeniesie te biedronki tutaj w odpowiednie kratki i mamy gotowe ćwiczenie. Takich kratek na takiej tablicy mogłoby się znaleźć oczywiście więcej. Ja już tego nie będę tutaj konstruowała. Chodziło mi tylko o to, aby Państwu pokazać, jak taka tablica może być wykorzystana. Można dodać samą liczbę i poprosić uczniów, aby z dostępnych elementów
utworzyli właśnie zadanie, dodając do danej liczby tyle biedronek, czy pingwinków, czy gwiazdek, ile wskazuje liczba. Tego typu zadania mogą też stanowić wizualizację, jeżeli będą Państwo przygotowywali karty pracy, dlatego że taka wizualizacja może być pobrana, czy takie zadanie, które znajduje się na tablicy, może być pobrane w formie graficznej i wykorzystane w karcie pracy. W jaki sposób? Proszę zobaczyć, u dołu mają Państwo ikonkę, dzięki której po pierwsze mogę zapisać tę tablicę jako plik graficzny z rozszerzeniem JPG, mogę wygenerować link do tej tablicy, czyli ja mogę tę tablicę udostępnić moim uczniom i oni będą te zadania wykonywali, ale mogę przecież też to zadanie wykorzystać na tablicy interaktywnej czy monitorze, jeśli taki posiadam, no mogę też wykorzystać kod, a więc mam do dyspozycji dwie możliwości na udostępnianie i mam też opcję, która pozwoli mi takie zadanie pobrać w formie graficznej. To jedna z tablic, ale dzięki tym tablicom mogą Państwo również rozwijać inne umiejętności, takie jak koncentrację, percepcję wzrokową czy koordynację wzrokowo-ruchową, bo proszę zobaczyć, wśród tych tablic dostępnych na tej stronie znajduje się też taka, która pozwala nam budować z kolorowych sznureczków przeróżne figury i mając do dyspozycji takie kolorowe linki, dziecko może odwzorowywać figury, które Państwo dla niego przygotujecie na kartonikach. Takie figury zresztą są też dostępne na blogu Specjalni, więc można sobie pobrać taką kartę i mając do dyspozycji tę kartę plus tak wygenerowaną tablicę, mamy od razu fantastyczne zadanie, dzięki któremu dziecko będzie wymienione przed chwilą przeze mnie umiejętności ćwiczyło. Oprócz takiej prostej tablicy mają też Państwo do dyspozycji bardziej skomplikowaną, mają też Państwo do dyspozycji kołową, a więc mnóstwo przeróżnych opcji na przygotowanie, myślę, ciekawych i angażujących zadań, ćwiczeń na zajęcia rewalidacyjne. I teraz oddaję głos Zycie. Ona z pewnością ma też inne pomysły na aktywności rewalidacyjne. Rewalidacyjne, tak. Tak jest. Stymulujące dysfunkcje. Dokładnie. Ja, jak Jola opowiadała Państwu o narzędziu Vokaru, to wrzuciłam Państwu link na naszego bloga. Tam nagrałyśmy z Jolą taki tutorial. Możecie Państwo sobie odsłuchać i zobaczyć krok po kroku, jak nagrywać takie wiadomości głosowe, więc zapraszamy, bo skorzystacie Państwo zarówno Wy, jak i Wasi uczniowie. Natomiast ja rzeczywiście przygotowałam, tak jak już powiedziałam wcześniej, jeszcze dodatkowe aplikacje webowe, które są bardzo podobne do tych wcześniejszych kostek opowieści, kości opowieści, ale tym razem są to wirtualne karty opowieści. Dla uczniów, w szczególności, którzy lubią kolorową wizualizację, większe obrazki i na tych kartach oprócz ikonek znajdziecie Państwo konkretne motywy, kolorowe obrazki, ilustracje, grafikę, która jest troszeczkę inna od tych ikonek znajdujących się na kostkach opowieściach i już Państwu zaraz wrzucę do tego link i za chwilę powiem Państwu, jak je wykorzystywać w codziennej swojej pracy, w szczególności podczas zajęć rewalidacyjnych. No, podobna bardzo tutaj jest forma wykorzystania, jak w przypadku, drodzy Państwo, tych kostek opowieści, o których mówiłam przed chwilą. Akurat na tej stronie znajdziecie, drodzy Państwo, takie etykiety trzyelementowe, trzy właściwie etykiety na jednej stronie i zobaczcie, też u dołu losujemy sobie konkretny zestaw tych ilustracji. To, co jest ważne, akurat tutaj w przypadku na przykład dzieci, które nie lubią dodatkowych rozpraszaczy, jakichś elementów pojawiających się na stronie, na tej stronie jest fajne to, że ich nie znajdą i skupiać się będą tylko i wyłącznie na wylosowanych kartach. No i jak z tymi kartami pracować?
dokładnie jak w przypadku tych kostek opowieści. Losujemy karty i w zależności od tego, jaka sekwencja tych kart nam się tutaj ułoży, możemy po pierwsze nazywać poszczególne elementy znajdujące się na kartach. Możemy zapamiętywać, w jakiej kolejności dane tutaj obrazki na tych kartach nam się pojawiły. Możemy wyszukiwać na przykład rymów do nazw tych elementów na kartkach. Możemy poszukiwać jakiś, na przykład możemy pokusić się o to, w jakim środowisku, przestrzeni dane elementy najczęściej możemy znaleźć, albo możemy szukać skojarzeń, rozwijając na przykład tutaj właśnie logiczne chociażby myślenie. Możemy też te wylosowane elementy zapisywać w zeszycie, możemy z nimi układać historyjki, opowiadania, przeróżne opowieści, rozwijając słownictwo. Inna strona, link pierwszy, który wrzuciłam Państwu na czat, to również karty opowieści, które pozwolą Państwu na właśnie też rozwijanie takiego logicznego myślenia, ale też umiejętności opowiadania, tworzenia historii, dlatego że interpretacja tych kart może być bardzo tutaj dowolna w zależności od tego, jaką fantazję, wyobraźnię mają uczniowie i my też bardzo często na tych wyobrażeniach dzieci bazujemy. Wiemy, że uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną mają duże trudności z wyobrażeniami i z abstrahowaniem i właśnie takie karty mogą służyć również rozwojowi, rozwijaniu tych umiejętności. Tu widzicie już, drodzy Państwo, zupełnie inne karty, nie tylko z pojedynczymi elementami, od których warto zacząć w kontekście chociażby dzieci ze spektrum autyzmu, które mają takie trudności z wyodrębnieniem na przykład z danego obrazka istotnych elementów, a z takimi trudnościami borykają się dzieci ze spektrum autyzmu i również niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. No i warto właśnie chociażby na tych kartach ćwiczyć te umiejętności. Oczywiście rozdawać karty możemy na wiele sposobów, na wiele elementów. Możemy też po wylosowaniu tych kart poprosić dziecko, ucznia o to, żeby wybrało jedną kartę, która najbardziej przypadła mu do gustu i aby utworzył bardzo tutaj jakąś taką krótką, ale też jego indywidualną historię w oparciu o daną kartę. Możemy wybrać dwie karty, możemy skorzystać z wszystkich kart, więc zobaczcie, drodzy Państwo, że pomysłów na wykorzystanie takich kart opowieści możemy głoskować, dokładnie tak, może być bardzo dużo. A jeśli na przykład jesteście anglistami, germanistami i pracujecie z uczniami, którzy mają trudności w zapamiętywaniu słówek właśnie, którzy mają trudności w komunikacji, którzy mają trudności z wypowiadaniem tych nowych słówek, to możecie również poprzez takie karty doskonalić te umiejętności komunikacyjne. Oddaję Tobie, Jola, głos. Tak, dziękuję. I kolejne propozycje. I dwie kolejne fantastyczne strony, aplikacje webowe, które myślę z powodzeniem wykorzystają Państwo na zajęciach rewalidacyjnych. Pierwsza z nich to aplikacja Jigsaw Planet, aplikacja, która pozwala tworzyć wersje wirtualnych puzzli, które pozwolą nam, pedagogom specjalnym, na zajęciach rewalidacyjnych ćwiczyć i koncentrację, i koordynację wzrokowo-ruchową, czy percepcję wzrokową, a stworzenie takich puzzli jest naprawdę nieskomplikowane, wręcz intuicyjnie. Aplikacja jest aplikacją bezpłatną, a więc każdy, kto ma ochotę takie wirtualne puzzle tworzyć, może w tej aplikacji je wykonać. Proszę zobaczyć, to strona tej aplikacji. Ja w tej chwili jestem zalogowana, tutaj widzą Państwo ikonę, informację o tym, że rzeczywiście pracuję na swoim koncie. Gdybym nie miała tego konta, czy mogłabym takie puzzle stworzyć? Oczywiście, że tak, ale wówczas te puzzle, które przygotowałabym na zajęcia rewalidacyjne, zginęłyby w gąszczu tych stworzonych przez innych użytkowników, a ja zawsze wielokrotnie wykorzystuję te ćwiczenia, które dla moich dzieci przygotowuję. Stąd też to konto pozwala mi tworzyć własne kolekcje puzzli i w tej chwili Państwo widzą moje konto, ja mam trzy albumy, w tych trzech albumach mam posegregowane, uporządkowane, stworzone przeze mnie
puzzle. Jak zatem takie puzzle stworzyć? Wystarczy kliknąć na zakładkę Stwórz i uruchamia się dodatkowy arkusz, w którym po pierwsze muszą Państwo wybrać plik, z którego te puzzle będą generowane. Znają już Państwo stronę Pixabay, warto wykorzystywać zasoby tej strony do tworzenia przeróżnych puzzli. To mogą być kolorowe ilustracje, na przykład aktualnie nawiązujące do zmian w przyrodzie zachodzących wiosną, a więc takie wiosenne motywy. To mogą być zdjęcia, to mogą być wreszcie takie zdjęcia, które Państwo zrobią, czy Wasi uczniowie, i z tych własnych zdjęć także tego typu zadania można przecież tworzyć. Jeżeli wybiorę już plik, ja może wybiorę jakiś plik i takie puzzle z Państwem stworzę, to dalej musimy, próbuję znaleźć jakąś grafikę, ale teraz tutaj nie widzę, więc wejdę na stronę Pixabaya i szybciutko sobie taką wiosenną grafikę pobiorę. Przy okazji zobaczą Państwo, jak szybko można znaleźć naprawdę ciekawe zasoby w bardzo dobrej jakości. Wiosna. Za moment będę miała wiosenne zdjęcia i wiosenne ilustracje. Ja może wybiorę pierwszą z brzegu. Klikając na wybrane zdjęcie, klikamy darmowe pobieranie, wskazujemy wielkość takiego pliku i za moment ten plik będę mogła już zapisać u siebie na komputerze i to właśnie czynię. I teraz będąc na stronie Jigsaw Planet wskażę miejsce, w którym znajduje się to zdjęcie i widzą Państwo, że załadowało się one już w tym arkuszu. Kolejny krok to liczba elementów, z którymi, które będą wykorzystane w naszych puzzlach. I tutaj też możemy sobie dostosować tę liczbę puzzli, dlatego że pracując z uczniami młodszymi, z tymi, którzy funkcjonują niżej, tych elementów będzie mniej. Gdybym chciała stworzyć takie zadanie dla uczniów starszych, i mam do dyspozycji 60 minut zajęć rewalidacyjnych, to tego typu zadanie może być bardziej skomplikowane i składać się na przykład z 45 elementów. Dalej wybierają Państwo kształt i ten kształt też dostosowują do umiejętności uczniów, z którymi Państwo będą pracowali. Mogą też Państwo włączyć rotację, obracanie. Ja z tego rzadko korzystam, ale taka opcja jest. Wówczas prawym przyciskiem myszy obracamy puzzle i szukamy dla nich odpowiedniego miejsca na planszy. No i mając tak przygotowane zadanie, wskazujemy album, do którego to zadanie ma być zapisane. Można dodać słowa tagi i klikając stwórz, zobaczcie, mam gotowe ćwiczenie. Czy kliknięcia i interaktywne puzzle są gotowe. To zadanie, te interaktywne puzzle mogą też Państwo udostępniać, dlatego że proszę spojrzeć, możemy wysłać to zadanie mailem, zostanie wówczas wygenerowany link, można także udostępnić w mediach społecznościowych. Można również te puzzle otworzyć w wersji pełnoekranowej, ponieważ ta ikonka, którą widzą Państwo u dołu po prawej stronie, daje nam taką możliwość. Ale istnieje jeszcze kilka sposobów, które ułatwiają naszym uczniom pracę w tej aplikacji. Bo po pierwsze, ikonka znajdująca się u dołu po lewej stronie, kliknięta, spowoduje, że pojawi się ilustracja, którą dziecko ma ułożyć, czyli to jest jak gdyby taka podpowiedź, która ułatwia pracę uczniom. Dodatkowo mogę również za pomocą tak zwanego duszka sprawić, aby ta ilustracja znajdowała się na obszarze roboczym w formie takiego podświetlenia, dzięki czemu też dziecko będzie miało ułatwione zadanie, bo będzie wiedziało, który element dokładnie w którym miejscu umieścić. To te podpowiedzi włączamy albo wyłączamy tymi tutaj oto przyciskami i w taki sposób za pomocą właśnie aplikacji Jigsaw Planet możemy tworzyć przeróżne ćwiczenia. Oczywiście one mogą nawiązywać do tematyki, z którą Państwo będą pracowali, czy do konkretnych umiejętności, które będą
Państwo z uczniami ćwiczyli. I drugą stroną, którą również chciałabym Państwu polecić, to jest strona WordWall, strona, na której znajdą Państwo dziesiątki ćwiczeń przygotowanych przez nauczycieli i udostępnionych innym nauczycielom. Tutaj oprócz ćwiczeń na lekcje języka polskiego, na przyrodę, geografię i na wiele innych przedmiotów, znajdziemy również takie, które będą mogły być wykorzystane na zajęciach rewalidacyjnych, bo proszę zobaczyć, mają tutaj Państwo do dyspozycji na przykład takie ćwiczenia, które ćwiczą percepcję słuchową, takie ćwiczenia, które będą rozwijały percepcję wzrokową, a więc gotowe rozwiązania, które wystarczy kliknąć i na tablecie, na interaktywnym monitorze dzieci mogą już te zadania rozwiązywać. A gdyby chcieli Państwo tworzyć własne ćwiczenia dostosowane do potrzeb i możliwości Waszych uczniów, to też jest taka możliwość z pewnymi ograniczeniami, dlatego że na bezpłatnym koncie w tej aplikacji mogą Państwo przygotować 5 własnych ćwiczeń, natomiast korzystają Państwo z wszystkiego, co na tej stronie się znajduje. Gdyby chcieli Państwo korzystać właśnie z tej wersji premium, to nie jest duży koszt, bo z tego co pamiętam, miesięczny abonament w takiej wersji podstawowej wynosi 14 zł. Wiem, że nauczyciele z tego korzystają, ja też takie konto w tej aplikacji posiadam. I kolejne propozycje przedstawi Państwu Zyta. Ja już kończę udostępniać ekran i oddaję Tobie, Zyta, ekran. Jestem gotowa, drodzy Państwo. Uwielbiamy tablice manipulacyjne, uwielbiamy wykorzystywać te aplikacje, które dają możliwość podczas zajęć rewalidacyjnych z uczniami właśnie, żeby coś robili, przesuwali, układali, konstruowali, budowali, tworzyli, zmieniali, bo jeśli dziecko tylko bezwiednie coś zaznacza, odhacza, to nie jest aktywne na lekcji, a wtedy te zajęcia nie są atrakcyjne ani też efektywne. I dlatego bardzo często wykorzystujemy tego typu tablice, o których już dzisiaj też Jola wspominała w kontekście Mad Learning Center, a ja chciałabym Państwu zademonstrować w zasadzie takie tablice manipulacyjne dla uczniów starszych, w tych klasach starszych, bo przecież zajęcia rewalidacyjne też w tych klasach się odbywają. Tablice manipulacyjne na stronie Biznos, już Państwu szybciutko wrzucę link do tej strony, żebyście też mogli razem ze mną wejść i jak wejdziecie sobie na stronę Biznos, tam klikając w zakładkę czy w taki link interaktywny, demonstracyjne tablice, przejdziecie Państwo do takiej oto tablicy, na której znajdziecie przeróżne demonstracyjne tablice, które pozwalają Wam z Waszymi uczniami zastosować takie typy zajęć i ćwiczenia, które po pierwsze doskonalą właśnie te umiejętności manualne, spostrzeganie, uczenie manipuluje, przekłada, tworzy, ustawia, a dodatkowo jeszcze ćwiczy umiejętności matematyczne, doskonali te kompetencje matematyczne. My wiemy, że nasi uczniowie mają ogromne trudności z określaniem godzin, z odczytywaniem godzin na zegarze, więc zobaczcie, możemy sobie na takiej tablicy zastosować i tutaj włączyć na całym ekranie tarczę zegara i uczniowie mogą właśnie przesuwając te poszczególne wskazówki zegara odczytywać godziny na zegarze. Mogą sobie losować odpowiednie godziny i je następnie odczytywać. Mogą sobie tutaj ustawiać w odpowiedni sposób też i dostosować to, w jaki sposób będzie wyglądała ta tarcza zegarowa. Macie Państwo do dyspozycji również zegar elektroniczny, możemy go włączyć, możemy go wyłączyć. Tych możliwości jest tutaj bardzo, bardzo dużo. Możemy taką tablicę wyświetlić na tablicy interaktywnej, ale jeśli ktoś nie ma tablicy interaktywnej, to jak najbardziej można skorzystać i z tabletu i wejść po prostu na stronę Biznos i korzystać z tych tablic, można skorzystać z komputera, można skorzystać, wyświetlić ewentualnie to, co chcemy zademonstrować
poprzez rzutnik w klasie. Tutaj jest dowolność wykorzystania. Jeśli wasi uczniowie mają trudności z określeniem czy z pracą na ułamkach, z ćwiczeniami na ułamkach zwykłych, macie tutaj, drodzy Państwo, taką tablicę, która nazywa się ściana frakcji i to możecie Państwo wykorzystać do zbadania równoważności między ułamkami zwykłymi i dziesiętnymi procentami i tutaj jak najbardziej właśnie poprzez wizualizację kolorową tych frakcji możecie ćwiczyć z uczniami właśnie podział całości na części, możecie określać dane ułamki na poszczególnych frakcjach. Super zabawa, fajna wizualizacja i daje możliwość tutaj niesamowitych ćwiczeń. Jeśli chcielibyście z uczniami podczas zajęć rewalidacyjnych na przykład poćwiczyć obliczanie czasu, który upływa na przykład od jakiegoś momentu do następnego momentu, kiedy chcecie obliczać na przykład jak długo trwała droga pociągu ze stacji A do stacji B, to mamy do dyspozycji dwa z kolei tutaj wirtualne zegary i z nich też możemy tutaj korzystać. Gdybyście Państwo chcieli się przyjrzeć bliżej i zobaczyć, jak wykorzystać te demonstracyjne tablice, to w prawym górnym rogu macie taki przycisk play i macie Państwo filmiki demonstrujące wykorzystanie tych poszczególnych tablic. Wiemy, że też nasi uczniowie mają ogromne trudności, jeśli chodzi o wyobrażenia i oni nie mogą sobie zwizualizować na przykład, dlaczego dany kąt ma tyle stopni, a inny ma więcej, który kąt jest ostry, który rozwarty, który pełny, który pełny, więc tutaj z kolei, drodzy Państwo, możecie wykorzystać tę demonstracyjną tablicę do prezentacji, do wizualizacji właśnie różnych rodzajów kątów od razu z podaną tutaj z miarą stopniową kątów i też zachęcam do tego, żeby na zajęciach rewalidacyjnych tego typu ćwiczenia z uczniami wykonywać, później mogą je przerysowywać, odrysowywać, mierzyć, zachęcam, żeby też te tablice wykorzystać. Jest tutaj wiele innych tablic, między innymi błyskotki, które mogą służyć do tego, żeby losować odpowiednie liczby, a z tych liczb układać na przykład liczby wielocyfrowe, zapamiętywać sekwencje wylosowanych liczb, porównywać liczby, zapisywać te liczby na kartce z wylosowanych liczb, zapisywać różne w różnych układach, w różnych pozycyjnych te liczby i no, mnóstwo możliwości i inspiracji, ale bardzo podobną tablicą, którą w kontekście Wiznos jeszcze chciałam Państwu zademonstrować, jest tablica MICEF. Tutaj z kolei, drodzy Państwo, znajdziecie nie tylko wirtualne tablice do demonstrowania, ale również interaktywne ćwiczenia, ale znajdziecie również zakładkę z generatorami, gdzie będziecie mogli sobie wygenerować proste ćwiczenia, aktywności, które podczas zajęć rewalidacyjnych z powodzeniem wykorzystacie i wydrukujecie sobie w takiej formie analogowej, tradycyjnej w postaci kart pracy. No i tak jak powiedziałam, mamy tutaj na przykład liczydło wirtualne, gdzie możecie tutaj różne ćwiczenia zastosować z uczniami i te poszczególne elementy na liczydle układać, możemy porównywać wtedy liczby i których liczb jest więcej, których mniej, których elementów dla danej liczby jest więcej, dodawać, odejmować, więc też tego typu ćwiczenia na MICET znajdziecie. Natomiast w zakładce generatory, tak jak powiedziałam, będziecie mogli sobie Państwo wygenerować właśnie albo wizualizację jakichś ćwiczeń, zadań, czy karty do gry, czy plansze do gry, czy siatki do kodowania, programowania z uczniami, wizualizację ułamków, gdzie uczniowie będą musieli coś zakreślić, narysować, macie też tarcze zegarowe. Tych wizualnych tutaj możliwości do wydrukowania, ale również do takiego wykorzystania tu i teraz podczas zajęć rewalidacyjnych macie Państwo mnóstwo. Na zajęciach rewalidacyjnych przydadzą się również chmury wyrazowe, dlatego że za pomocą generatora WordArt mogą Państwo taką chmurę przygotować bardzo szybko. Po co chmury wyrazowe? Bo w chmurach wyrazowych mogą Państwo umieścić to słownictwo, z którym na zajęciach rewalidacyjnych będziemy pracowali. Tak przygotowana chmura wyrazowa może być bazą do planowania aktywności, typu znajdź konkretne słowo, wypiszcie konkretne słowa, na przykład takie, które rozpoczynają się na literę, albo takie, które zawierają określoną samogłoskę.
troskę. Dalej na bazie takiego słownictwa możemy planować kolejne aktywności bazujące na wypisanych przez dziecko wyrazach. Chmury wyrazowe mogą również tworzyć sami uczniowie. Zasada jest taka, aby chmura wyrazowa, kształt chmury wyrazowej nawiązywał do słownictwa, które w takiej chmurze się znajduje. Generator bardzo prosty, my na specjalnych wielokrotnie opisywałyśmy tę stronę, więc ja tutaj nie będę skupiała się na tym, aby Państwu to zademonstrować. Odsyłam na stronę, bo czas nas niestety goni, ale kolejną aplikację, którą chciałam Państwu zaprezentować, pokażę, dlatego że jest to mniej znana strona. Strona, która bazuje na szablonach, nazywa się Remixer. I w tym Remixerze mogą Państwo przygotowywać przeróżne szablony, które też mogą być punktem wyjścia do planowania aktywności rewalidacyjnych. Na slajdzie widzą Państwo znaczek pocztowy i ten znaczek pocztowy uczniowie mogą przygotować bardzo szybko. Na stronie specjalni.pl w jednym z postów jest dodany tutorial, który przygotowałam dla moich uczniów, więc mogą Państwo też z tego tutorialu skorzystać i go udostępnić. Zobaczcie, tak wygląda Remixer i tutaj u dołu mamy przeróżne szablony, które mogą być właśnie bazą do tworzenia aktywności rewalidacyjnych. Kartki pocztowe, z których też korzystam często, ten znaczek, o którym Wam wspominałam, karty kolekcjonerskie, które przydadzą się na większości przedmiotów, które Państwo uczą, bo też można je wykorzystać do wizualizacji. Mamy też wirtualną oś czasu, czy taką prostą mapę myśli. Ja skupię się na znaczku pocztowym, bo mając do dyspozycji ten szablon, mogą na przykład stworzyć Państwo kolekcję znaczków pocztowych z symbolami świąt wielkanocnych i na bazie tych znaczków przygotować zajęcia rewalidacyjne, rozwijające mowę, konkretne słownictwo związane ze świętami Bożego Narodzenia. Podobnie sprawa wygląda, jeśli chodzi o wiosnę. Również takie znaczki wiosenne można przygotować i konkretne słownictwo na bazie takich materiałów wirtualnych ćwiczyć. Jak edytować taki szablon? Wystarczy, że klikną Państwo na tę grafikę, która została dodana domyślnie, zobaczcie, i od razu pojawia się dodatkowe menu i tutaj klikając na tę pierwszą ikonkę przenosimy się do komputera i wczytujemy grafikę. Ja wybiorę tę, którą pobrałam przed chwilą. Lubką z plusem mogę sobie tę grafikę pomniejszyć, powiększyć, z minusem pomniejszyć. Dodatkowo mają Państwo do dyspozycji tutaj menu, które pozwoli nam edytować wygląd takiego znaczka. Możemy też zmienić tekst. Zobaczcie, wystarczy kliknąć, wykasować i wpisać własny. Możemy zmienić kolor tych elementów, no i tak przygotowany znaczek mogą Państwo pobrać w formacie graficznym, no i na przykład korzystając z Wordwalla czy z innej tablicy wirtualnej stworzyć kolekcję, którą później będą Państwo wykorzystywali na zajęciach rewalidacyjnych. Zachęcam do odwiedzenia tej strony i zapoznania się z pozostałymi szablonami. A ja, drodzy Państwo, też już ostatnia moja inspiracja, bo później jeszcze będziemy chciały Państwu zarekomendować jedną rzecz. Inspiracja to kreatywne aplikacje. Są to aplikacje webowe, czyli po prostu wchodzimy na stronę i w pakiecie tych aplikacji znajdziecie Państwo niesamowite ćwiczenia i zadania, które stuprocentowo pasują do tego, żeby wykorzystać je właśnie podczas zajęć rewalidacyjnych. My ostatnio na naszym blogu opisałyśmy te aplikacje, więc wrzucam Państwu link do całego pakietu, żebyście mogli sobie o nich posłuchać i zobaczyć. Ja tylko szybciutko udostępnię pulpit i na podstawie jednej aplikacji Państwu pokażę, o co chodzi. Wchodzimy sobie na stronę aplikacji, ta nazywa się Próbnik i tutaj możemy akurat odtwarzać dźwięki za pomocą twarzy, ciała, myszy lub klawiszy. Tę aplikację akurat możecie, drodzy Państwo, wyciszę tylko muzykę, wykorzystać właśnie do ćwiczeń w zakresie percepcji słuchowej, ale również do ćwiczeń w zakresie orientacji przestrzennej, bo za pomocą tych tutaj kolorowych kół możemy wystukiwać w odpowiedniej sekwencji, rytmie, muzykę i dźwięki. Te dźwięki oczywiście możecie sobie Państwo wybrać, te, które są tutaj dostępne na naszej stronie. Ja tutaj może pokażę, jakie to są dźwięki. Czy już muszę wyciszyć? No właśnie, tego typu.
dzieci mogą tworzyć sobie poszczególne rytmy, ale możemy też dodać własne. Możemy też dodać własne dźwięki. Zobaczcie, klikając w tym miejscu, mamy możliwość dodania 4 plików. Więc oprócz tych elementów dźwiękowych możemy dodać też na przykład sylaby, które nagramy w wokalu, o którym mówiła Jola. Możecie Państwo dodać wyrazy na przykład z usprawnianymi głoskami podczas zajęć korygowania wad wymowy. Możecie dodać tutaj na przykład słówka wymawiane w języku angielskim z poprawą wymową, żeby uczniowie odsłuchując w jakimś rytmie mogli się ich uczyć i zapamiętać, jakie jest ich brzmienie. Więc też jak najbardziej możemy dodać tutaj swoje nagrania muzyczne. Oprócz tego, że dzieci myszką sterują i ustawiają rytmy, możemy również zaznaczyć sobie ciało. Wówczas wczyta się kamera i poruszając w odpowiednim tutaj, czy z przód, czy w tył naszym ciałem, zobaczcie, dzieci będą widziały swoją głowę, swoją postać, będą mogły też w ten sposób ten rytm wystukiwać. Wy go Państwo teraz nie słyszycie, dlatego że ja wyłączyłam głos, żeby nam tutaj nie przeszkadzał, i tego typu ćwiczeń, gdzie dzieci rysują różne kształty, gdzie grają na klawiszach, gdzie wykonują różne ćwiczenia, znajdziecie Państwo właśnie w tym całym pakiecie edukacja, w tym całym pakiecie kreatywne aplikacje. A my już zbliżając się do końca, nie mogłybyśmy zapomnieć o tym, że drodzy Państwo, firma A-System, która jest organizatorem dzisiejszego webinaru, ma na swojej stronie mnóstwo informacji dotyczących programu Aktywna Tablica, bo być może niektórzy z Państwa, siedząc tutaj, wrzucę link do tej strony, zastanawiają się, skąd pozyskać sprzęt do tego typu aktywności, że być może niektórzy z Was myślą, że nie macie tabletów, komputerów, sprzętu, interaktywnych tablic, programów multimedialnych. No i wyobraźcie sobie, że w ramach Aktywnej Tablicy możecie jak najbardziej zakupić sobie i oprogramowanie, i przeróżne zestawy właśnie tych programów, które między innymi oferuje firma A-System. Na ich stronie znajdziecie Państwo całą tutaj opowieść o Aktywnej Tablicy od rozporządzenia poczynając po katalog przeróżnych programów i produktów, które możecie sobie zakupić. Pamiętajcie Państwo, że rusza nowa edycja Aktywnej Tablicy 2022-2024. Jeśli chcecie Państwo skorzystać z tego grantu i zakupić do szkoły właśnie takie pakiety fantastycznych, multimedialnych programów, zestawów i tak dalej, to jak najbardziej zajrzyjcie na tę stronę. My podczas dzisiejszego spotkania pokazałyśmy Państwu strony, na których mogą Państwo samodzielnie tworzyć zadania, dostosowując ich trudność do uczniów, z którymi Państwo pracują. Ale są przecież wśród nas nauczyciele i my także korzystamy z gotowych już zasobów, które znajdują się w sieci. Kiedy rozpoczynałyśmy pracę w szkole specjalnej, to tych stron, materiałów nie było wcale dużo, a teraz coraz więcej firm oferuje bardzo ciekawe i interesujące pod względem graficznym, ale też wartościowe merytorycznie materiały. I do takich materiałów zaliczamy te, o których opowiedziała Państwu Zyta, bo firma A-System proponuje nam fantastyczne pakiety dla uczniów ze spektrum autyzmu. Znajdą tam również Państwo rozwiązania dla dzieci z dysleksją, dla dzieci z zaburzeniami zachowania, dla dzieci z symptomami agresji. Mnóstwo fantastycznych rzeczy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Ale wyobraźcie sobie, że część tych materiałów dostępna jest za darmo. I na stronie, w tej chwili na slajdzie, widzą Państwo przykładowe karty pracy, które mogą Państwo w tych rozwiązaniach bezpłatnych pobrać na swój komputer i na zajęciach rewalidacyjnych wykorzystać. Czy tylko karty pracy? Nie, dlatego że w tych pakietach, o których mówiłyśmy, oprócz kart pracy znajdą również Państwo i interaktywne ćwiczenia, i fantastyczne gry, dzięki którym na pewno zajęcia rewalidacyjne będą dla Państwa uczniów niesamowitą przygodą i dużą
atrakcją. Dokładnie jest tak, jak Jola powiedziała, i zapraszamy Państwa na tę stronę, bo nic nie kosztuje. Strona jest bezpłatna. Ja wrzuciłam Państwu link do strony, którą prezentujemy tutaj na naszym slajdzie, czyli EduChmura, i tam znajdziecie Państwo pakiety. Korzystajcie, pobierajcie sobie i wykorzystujcie na co dzień w swojej pracy, inspirujcie się tymi materiałami. A osobno strona Aktywna Tablica, gdzie będziecie mogli doczytać jeszcze więcej informacji na temat programu. W razie czego możecie Państwo kontaktować się z pracownikami z firmy A-System i na pewno Państwu o wszystkim opowiedzą. A ja zapraszam Państwa również na fanpage specjalni.pl. Polubcie nasz fanpage, my na bieżąco będziemy też opowiadały Państwu i też wskazywały różne ciekawe wydarzenia. Z tego co wiem, będziemy jeszcze miały możliwość prowadzenia 2 webinarów bezpłatnych z firmy A-System, więc śledźcie Państwo nasz fanpage, bo będziemy o tym informowały. Zaglądajcie Państwo na naszego bloga, zaglądajcie na stronę szkolenia.specjalni, na niepubliczny ośrodek doskonalenia nauczycieli, wszędzie tam wrzucałyśmy linki, znajdziecie nas Państwo, w razie czego służymy pomocą. I do zobaczenia, dziękujemy za wszystkie miłe słowa, bardzo się cieszymy, że to było inspirujące spotkanie, że jesteście Państwo zadowoleni. Mamy nadzieję, że to było nie pierwsze i nie ostatnie nasze spotkanie. Podczas spotkania pytaliście Państwo i o pomoc psychologiczno-pedagogiczną i o trening umiejętności społecznych. Nie sposób w ciągu jednego szkolenia opowiedzieć o wszystkim. My skupiłyśmy się na takich uniwersalnych rozwiązaniach, które wykorzystają Państwo na zajęcia rewalidacyjne. A jeśli chodzi o więcej inspiracji, to proszę nas śledzić. Z pewnością tego typu spotkania będziemy organizowały. I jeszcze będzie okazja na ten temat z Państwem również porozmawiać. Za dzisiaj bardzo dziękuję i mam nadzieję do zobaczenia. Dziękujemy i do zobaczenia. Dobrego wieczoru.